Witam Was, moi wszyscy kochani. To jest czytanie wszystkich znaków horoskopowych. Po kolei będziemy przechodzić przez wszystkie znaki. I to jest czytanie, jakie są ich intencje. Dla wszystkich nowych, którzy nigdy mnie nie oglądali, wytłumaczę, będziemy przechodzić przez wszystkie horoskopowe znaki, zaczynając od barana i kończąc na rybkach. Jeszcze to sobie poustawiam trochę jasność, zobaczyć jak to będzie wyglądało i ostrość. Będziemy się pytać kart dla każdego znaku zodiaku. Będziemy się pytać kart, co ta osoba od nas oczekuje, jakie są tej osoby od nas intencje. I na sam koniec wyciągnę kartę z zapytaniem, czy to jest ta nasza osoba, czy to jest ten nasz soulmate, czy to jest ktoś, kto zostaniemy na długo, czy to ma w ogóle sens w ten sposób. Pobawię się jeszcze trochę, muszę się pobawić trochę jeszcze tą kamerą, bo jak widzicie jestem tutaj żółta, nie wiem dlaczego. Coś tu jest z tymi kolorami, ja mam ogólnie problemy techniczne z kolorami, z kamerami, z połączeniami internetowymi. Także nie przejmujcie się, to ja. Plus mam bajzel na głowie, nieważne co z tymi włosami zrobię, czy je podetnę, czy je pofarbuję. Ja mam zawsze bałagan na głowie, po tym mnie poznacie, ale nieważne. Także co? Będę pauzowała, za każdym znakiem inny znak będzie pauza. Przechodzimy do barana. Przechodzimy do barana i zobaczmy, jakie są intencje tej waszej osoby. Dlatego mówię do wszystkich, pomyślcie, skupcie się, o kogo chcecie się zapytać. To jest osoba, o której myślicie, to jest osoba, może wasz partner, może osoba, którą znacie i którą macie jakieś uczucia i byście chcieli się dowiedzieć, jakie uczucia ma ta osoba w stosunku do was i czy jest jakaś przyszłość tego związku. To może być kobieta, mężczyzna, nieważne, my mówimy o waszej osobie. Także skupcie się, myślcie o was, o waszej osobie. No i przechodzimy, zaczynamy od barana. Jakie są intencje tej osoby w stosunku do was? Mamy Justice. Mamy 3 pentakle i mamy kochanków. Słuchajcie, barany. Osoba, o której myślicie, ta osoba zdecydowanie chce odnaleźć jakiś balans z wami. I ta osoba zdecydowanie jest nastawiona na współpracę, na działanie takie razem, na działanie takie teamowe. Będąc w grupie, razem działać, współpracować, dążyć do tego samego celu. Ta osoba chce znaleźć balans, chce, żeby ten związek z wami był zbalansowany. Tu są uczucia, mamy kochanków, ta osoba myśli o czymś poważnym, jeżeli chodzi o was. To może być ktoś spod znaku wagi, bliźniąt. Także to są intencje tej osoby w stosunku was. A ja chcę zobaczyć, czy związek z tą osobą ma jakiś sens na przyszłość. Czy to jest ta wasza osoba, czy to jest ten wasz soulmate. Maybe. Może. Także jeszcze do końca jest nic nie powiedziane, czy wy będziecie na długo ze sobą razem, czy nie. Ale jest szansa, ale również może się nie zdarzyć. Także tu jeszcze do końca nie wiadomo, gdzie idzie wasz związek z tą osobą. Nie wiadomo, że ta osoba ma dobre intencje, nie wiem jakie są wasze intencje w stosunku do tej osoby. Także wszystko pozytywnie. Ta osoba zdecydowanie chce współpracować z wami. To również może być osoba, ktoś z pracy. Ktoś z pracy, jakiś urzędnik. Niekoniecznie, ale ktoś, z kim możecie pracować, ktoś, z kim macie w ogóle coś wspólnego, jeżeli chodzi o materialne sprawy, ktoś taki to może być, niekoniecznie, ale to zdecydowanie osoba, to są uczucia, ta osoba chce mieć z wami związek stały, pewny i współpracować razem ze sobą. Także to na tyle, baranki, i to jest o waszej osobie, także takie są, tutaj są pozytywne intencje i ten związek, jeżeli chodzi o przyszłość, może będzie coś poważnego. Przechodzimy, kochani, do naszego byczka i zobaczmy, wasza osoba, o której myślicie, jakie są tej osoby intencje w stosunku do was. Byczki. Co ona czuje, jakie są intencje, co ona planuje, czy to jest dobra osoba, czy to jest zła osoba. Zobaczmy, jakie są intencje tej osoby w stosunku do was. Mamy 6 buław, mamy 6 mieczy i mamy 8 buław. Także tu jest dużo akcji. Ta osoba zdecydowanie chce odnieść sukces z wami. Ta osoba zdecydowanie chce odnieść jakiś tutaj sukces, jeżeli chodzi o was. Ta osoba uważa, to może być coś nowego, to może być nowy tej osoby pomysł. Ta osoba widzi was jako taką gwiazdę. Ta osoba również chce przejść naprzód, na razie tego nie robi. Ta osoba chce przejść naprzód, może wam tego nie mówi, ona chce zostawić jakiś czas straszny, ciemny za swoimi plecami i chce iść do przodu. Mi się wydaje, że z wami. Dodatkowe karty dołożyłam tylko, żeby zobaczyć. Ta osoba może wam nie powiedzieć o tym. Ona płynie do was w waszym kierunku. I spodziewajcie się dużo wiadomości o tej osoby, dużo flirtowania, to będzie dużo miłych wiadomości, może nawet przeprosiny. Nie, może dla mnie to wygląda bardziej na nową osobę, która chce po prostu, widzi was jako kogoś super zajebistego. I ta osoba chce iść ze swoim życiem do przodu i w kierunku do was. Także tutaj będzie dużo akcji. I ta osoba zdecydowanie chce popłynąć ze swoich czasów, swojego życia, w którym była, no nie za fajne czasy miała. Ona płynie w waszym kierunku, jest z wami zainteresowana i tutaj możecie się spodziewać wielu wiadomości, dużo się będzie działo, dużo kontaktu. Zobaczmy, jaka przyszłość czeka ciebie i tą osobę. Czy jest jakaś w ogóle przyszłość? Tak, zdecydowanie jeszcze tutaj mamy waszą kartę. Ta osoba was naprawdę uwielbia, ta osoba uważa was za cesarzową. Także zdecydowanie pozytywna karta. Tu jest szansa na sukces, jeżeli chodzi o ten związek. Oni was widzą jako naprawdę kogoś za super. Także to jest wasza osoba. Pozytywne karty. Intencje są ok. Może być osoba małomówna. Może wam nie mówić, ale będzie się z wami kontaktowała i na pewno prawiła wam komplementy. Powodzenia, byczki. Bliźniaki. No i nie zmieniłam, bo ja przecież nie mogę zmienić. Jakby coś, zawsze jestem rozkojarzona i nic nie pamiętam. Bliźniaki, bliźniaki. Moje ulubione, bliźniaki. Znak powietrzny, dziękujemy. Bliźniaki, wasza osoba. Jakie są intencje waszej osoby, czyli osoby, o której najbardziej myślicie, z którą chcecie mieć kontakt? Jakie są tej osoby intencje w stosunku do was? Mamy kapłankę, mamy 6 pucharów i mamy 9 buław. Słuchajcie, kochani, wasza osoba, ta osoba, o której myślicie, zdecydowanie może być milcząca, może z wami nie rozmawiać, albo może ta osoba po prostu uważać, że jesteście ich soulmate'ami. Natomiast tutaj coś ja widzę, coś tu jest nie tak, bo ta osoba o was również myśli, a zwłaszcza o przeszłości z wami. Ta osoba was kocha albo kochała, ponieważ mamy tutaj 9 buław i mi się wydaje, że ta osoba już kompletnie jest zmęczona kontaktem z wami, związkiem z wami. Tu jest zmęczenie. Tu jest poddawanie się, albo już poddanie się, jeżeli chodzi o ten związek. Zdecydowanie ta osoba uważała, że jesteście ich gwiazdą. Może tu był nawet poważny związek. No ale to już odchodzi, tak mi się wydaje, tak jakby to już odchodziło do przeszłości. Może ta osoba chciała mieć poważny związek, małżeństwo z wami. Na dzień dzisiejszy ta osoba bardzo się waha. Ta osoba jest zmęczona i waha się, jeżeli chodzi o was, czy dalej kontynuować tą znajomość, czy nie kontynuować tą znajomość. Tu jest coś związane z przeszłością i małżeństwem, związkiem małżeńskim. Nie wiem, czy wy byliście w związku małżeńskim, czy nadal jesteście w związku małżeńskim z tą osobą. Czy nadal jesteście w związku, czy po prostu ta osoba chciała mieć jakiś związek z wami poważny. Może ta osoba już po prostu jest zmęczona pytaniem się was, słuchajcie, czy wy chcecie mieć ten związek małżeński. Ja tu widzę tak, jakby ta osoba się już trochę odsuwała, zaczęła się zastanawiać, czy w ogóle chce tego związku z wami. Czy chce w ogóle tego kontaktu z wami. Jaka przyszłość jest tego związku z wami, z tą osobą? Mi wyskoczyły dwie karty na yes i wyszedł mi as pucharów i 2 puchary. Także słuchajcie, tu jest zdecydowanie miłość, albo była miłość. Mi się wydaje, że wy musicie włożyć trochę waszej energii do tego związku, bo ta osoba może się poddawać trochę, jeżeli o was chodzi. Zdecydowanie ta osoba was kocha, tu jest miłość, tu jest podłoże pod poważny związek. Tu jest zdecydowanie na tak, ten związek jest na tak, ale coś tu się dzieje, gdzie ta osoba się poddaje. Także ja wam radzę, jeżeli wam zależy na waszej osobie, żebyście to wy wyszli z inicjatywą. Ta osoba zdecydowanie, tu jest miłość i ta osoba była poważna, jeżeli o was chodzi. Natomiast na dzień dzisiejszy ta osoba się bardzo dużo zastanawia, czy chce dalej być w tym związku. Przechodzimy dalej, bliźniaki, do następnego. Moje kochane raczki. Zobaczmy, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was. Uczucia, intencje, co ta osoba myśli, co ta osoba chce od was. Mamy cesarzową, mamy królową buław i mamy cesarza. Słuchajcie, tu jest bardzo dużo pasji między wami, a jakąś tam osobą, o której myślicie. Tu jest pasja, tu jest zdecydowanie szansa na wspaniały związek, na power couple. Mamy cesarzową i cesarza, jesteście sobie przeznaczeni. Tu jest bardzo dużo pasji, jeżeli chodzi o ten związek. Ja tutaj nie wiem, czy to jest uczucie bardziej, czy pasja, raki. Tu jest jakiś pan, tu jest jakiś cesarz, tu jest cesarzowa, to jesteście wy, albo odwrotnie. Tu jest poważny związek, super związek. Także jeżeli chodzi o waszą osobę, nie wiem, jakie są intencje. Ta osoba zdecydowanie chce mieć związek z wami, taki power związek. Natomiast jeszcze, tu jest dużo pasji, ta osoba chce wam dać ten pasję. Osoba bardzo uważa was za atrakcyjne raki. Tu jest dużo tego, no wiecie, tej takiej energii. Natomiast ta osoba może być również czymś obciążona, ta osoba może mieć jakieś problemy, ta osoba może nie wiedzieć, o czym wy myślicie. I mi się wydaje, że tu jest to, że wy nie komunikujecie tak zbytnio, o co wam chodzi i co wy chcecie, i ta osoba po prostu tak naprawdę ona nie wie, co ma myśleć na temat tego związku. Zdecydowanie ta osoba widzi potencjał na to, żeby to był prawdziwy związek z prawdziwego zdarzenia pomiędzy cesarzem i cesarzową. Natomiast ona nie wie i przyjdzie do was może z zapytaniem, co wy na ten temat myślicie, bo oni nie wiedzą, jakie są wasze intencje. Jaka przyszłość jest tego związku między rakami a waszą osobą? Yes. Yes! Bardzo dobrze, słuchajcie, karty bardzo pozytywne. Jeżeli macie kogoś na oku, myślicie o kimś, to jest wasza osoba. Zdecydowanie to jest wasza osoba już. Ta osoba zostanie na dłużej, jak nie na zawsze. To jest wasza osoba, to jest poważny związek, tylko po prostu porozmawiajcie z waszą osobą, słuchajcie, o co wam chodzi, bo ta osoba może być trochę przytłoczona i nie wiedzieć, co wy macie w głowie, raczki. Także super karty, super związek. Osoba, o której myślicie, myśli o was również poważnie, może myśleć poważnie. Decyzja należy do was. Teraz moje lewki, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was? Pomyślcie o waszej osobie, o tym, kim jesteście zainteresowani, i zobaczmy, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was. I tu wyszły 2 pentakle, tak jakby się ta osoba wahała. Ale zobaczmy. Mamy 9 buław, Mamy 8 buław. I mamy 4 buławy. Następne, proszę, przepiękne macie karty. Słuchajcie, wasza osoba. Jest taka sprawa, wasza osoba może dokładnie nie wiedzieć, na czym ona stoi z wami, może się poddaje, może nie wie, czy wy ją przyjmiecie, tą osobę, czy jesteście tą osobą zainteresowani. Będzie bardzo dużo komunikacji, ta osoba będzie się z wami komunikowała i wam powie, słuchajcie, ja chcę mieć 4 buławy z wami, ja chcę budować jakiś związek z wami, ja chcę być z wami. Także... Natomiast ona jest, może się trochę czuć ta osoba zniechęcona. Zobaczcie, nie dość, że mamy tutaj 9 buław, to jeszcze mamy 9 mieczy. Ta osoba może bardzo was przeżywać, może to był jakiś koniec, może coś fajnego między wami się nie było fajnego i ta osoba bardzo to przeżywa. Zdecydowanie was przeżywa. Tu jest komunikacja, tu będzie komunikacja, tu jest pasja, ta osoba widzi was jako tego króla buław, wy jesteście tym ognistym dla nich królem. I ta osoba jest bardzo wami zainteresowana, natomiast bardzo przeżywa coś między wami. Może się wydarzyło, może, nie wiem, jakiś konflikt. Może przeżywa, czy wy dalej chcecie tę osobę. Ta osoba bardzo chętnie by chciała działać i budować związek z wami. Ta osoba nie boi się włożyć pracy, jeżeli chodzi o związek z wami. I jaka jest przyszłość tego związku? Czy jest szansa? Czy to jest ten związek? Nie. To może być coś krótkoterminowego. Albo ten związek już się zakończył. Mógł się ten związek już zakończyć, ta osoba was przeżywa, może żałuje. Natomiast ta osoba może jeszcze będzie z wami w kontakcie, będzie się z wami kontaktowała, ale tutaj karty mówią, że raczej tutaj przyszłości nie ma. Mimo tego, że ta osoba ma chęci budowania z wami, nie wiem, czy wy chcecie dalej tą osobę. Jest również możliwość, bo jest karta, ale nie, karty mówią na nie. Także tutaj to się zakończy. Także to tak wygląda, jakby... Albo już się ten związek zakończył i ta osoba tęskni bardzo za wami, przejmuje się tym, albo po prostu zakończy się ten związek i ta osoba już coś przeczuwa, że jest coś nie tak. Ta osoba ma chęć działania i chciałaby budować z wami związek, ale ja uważam, że to wy raczej już nie chcecie być w tym związku. Jeżeli jest odwrotnie, dajcie mi znać, lewki. Witam was, moje panny. Zobaczmy, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was. To może być ktokolwiek. Ktoś może, na kim zawiesiłyście panny oko. Albo nawet wasz małżonek, tylko się nie komunikujecie i wy nie wiecie, o co im chodzi. Tak, zobaczmy, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was. Ktoś tu ryczy. Może ktoś coś tutaj stracił. Słuchajcie, panny, ta osoba może być, może wy po prostu jakoś się dowiedzieliście i potraficie odczytać waszą osobę i jej intencje. I ta osoba była tylko rycerzem buław, czyli flirciarz. Ale mogliście o tym nie wiedzieć, że ten flirciarz, ta flirciara, ten rycerz buław, który wpada, wypada, nie chce się wiązać na stałe i tak dalej. Ta osoba naprawdę chciała z wami 10 pucharów i ta osoba była z wami szczęśliwa. Natomiast ta osoba teraz płacze. Bo coś odpieprzyła. Może. Mamy tu diabła. Coś wam odpieprzyła i wy po prostu powiedzieliście, spadła. Ja nie chcę z wami mieć nic do czynienia. Tu jest diabeł. Może ktoś spod znaku koziorożca. Ale ta osoba teraz ryczy, bo coś zbroiła. Ta osoba dalej was uważa za 6 buław. Ta osoba chce odnieść sukces. Ta osoba chce odnieść sukces, jeżeli o ten związek chodzi. Albo ta osoba widzi was po prostu jako kogoś, kto jest zajebisty. Ta osoba widzi was jako gwiazdę i ta osoba bardzo żałuje tego, co się wydarzyło. Nie wiem, co tu się wydarzyło, to jest diabeł, coś toksycznego, może jakieś używki, uzależnienia, zdrada, cokolwiek. Dlatego ta osoba teraz ryczy, bo coś zbroiła. Natomiast ta osoba bardzo by chciała was, bo was uważa za Gwiazda, wy jesteście spełnieniem marzeń tej osoby. Jaka jest przyszłość tego związku? Jaka jest przyszłość tego związku? Ma sens? Tak, ten związek jeszcze ma szansę. Ten związek ma szansę. To od was będzie zależało, czy chcecie tę osobę, bo ta osoba jest wami zafascynowana. Także jest jakaś szansa na związek, na długoterminowy związek. To może być związek, mimo tego, że tutaj coś ta osoba odpierdzieliła. Natomiast intencje tej osoby są ok. Ta osoba chce 10 pucharów i ta osoba, wy jesteście dla tej osoby kimś ważnym i spełnieniem marzeń. Natomiast ta osoba zdaje sobie sprawę, że coś zepsuła, coś spieprzyła. Że tak brzydko. Nie wiem, jaka widownia mnie tu ogląda. Ja czasami lubię przeklinać. Ale zdecydowanie ta osoba... Tu jest szansa na sukces, jeżeli chodzi o związek. A teraz, kochane wagi. Na temat waszej osoby, skupcie się okiem w ogóle wymyślicie wagi, bo wy pewnie macie dużo do wyboru, do koloru. Jak to typowe wagi. Skupcie się, kto jest waszą osobą i zobaczmy, jakie są tej osoby intencje w stosunku do was. I zobaczymy również, czy jest jakaś przyszłość, jeżeli chodzi o ten związek. Także skupcie się, kto jest waszą osobą i czy jest szansa, czy jest jakaś szansa na sukces. Jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was, Wagusie? No tu widzę skorpiona. Albo coś się zakończyło. Gwiazda. Słuchajcie, bardzo ciekawe karty. Tu trochę zostanę dłużej, bo sama jestem wagą, chcę się dowiedzieć. Mamy śmierć. To może być coś spod znaku skorpiona. To jest jedna historia, który widzi was jako gwiazdę, ale ich intencje nie są szczere. Albo po prostu coś tu się zakończyło, jakiś związek się zakończył i to jest może wasz ex, ktoś z przyszłości, kto dalej widzi was jako tą gwiazdę, jako to spełnienie życzeń. To coś takiego bardzo wysoko świecącego. Ale oni są nieszczerzy. To jest kłamstwo, to jest nieszczerość. Albo planują byciem szachistą, takim... kombinować coś, żeby was zdobyć. To jest ktoś bardzo nieszczery. Gdy się coś zakończyło, to był koniec. Ktoś może przechodzi transformację, ktoś wam chce tutaj dać tego asa pentakli, ta osoba. Ta osoba chce, żeby cała sytuacja się taka trochę ustabilizowała, uspokoiła między wami. Idzie do was z ofertą ta osoba. Ona chce wam dać coś stałego. Ja tu widzę znak wodny. Znak wodny, bo mam tutaj króla pucharów. Także znak wodny, ryby, rak, skorpion. Coś się albo zakończyło, albo to jest skorpion. Także idzie ta osoba i ma tutaj jakąś ofertę. Mamy gwiazdę. Spełnienie życzeń, bo oni są bardzo uciemiężeni. Zdecydowanie idą z ofertą do was. Na razie może nic nie mówią, że wy jesteście dla nich tą gwiazdą, tą nadzieją na przyszłość. Dlaczego mamy 7 mieczy? Dlaczego mamy 7 mieczy? To jest coś nieciekawego. Nie wiem, co to są za wydarzenia. Kłamstwo, oszustwa, zdrady i tak dalej. Może wy denerwujecie tą osobę, natomiast ta osoba chce odnieść sukces, załagodzić konflikt. Ta osoba was kocha, ta osoba uważa, że wy jesteście królową, ale tu jest coś nieciekawego. Tu są jakieś oszustwa, jakieś kłamstwa. Albo ta osoba wam nie ufa. Albo ta osoba jest nieszczera w stosunku do was. Natomiast oni idą z czymś materialnym do was. Może oni mają problemy finansowe, może ta osoba ma problemy finansowe. I wie, że wy możecie się zaopiekować tą osobą. Także uważajcie, jeżeli chodzi o wasze sprawy finansowe, bo tutaj ktoś tu chce iść do was, widzi was jako, jako ktoś, kto może im pomóc, ale ktoś do końca jest nieszczery. Ta osoba może nawet gdzieś mieszkać daleko od was, na dystans, trzeba będzie podróżować do tej osoby. Tu nie jest szczerość, ta osoba nie jest do końca okej. Ale zobaczmy, jaka jest przyszłość tego związku, czy ten związek jest długoterminowy? Może tu być jakaś stabilizacja, tylko nie wiem, dlaczego mam tutaj 7 tych mieczy dalej. Karty mówią, że tak, że tu jest szansa na sukces, jeżeli chodzi o ten związek. Albo ta osoba wam po prostu nie ufa, ale tu jest król i królowa buław, na razie jeszcze nie jest nic powiedziane, tu idzie jakaś oferta w stosunku do was, oni może mają problemy i widzą was jako spełnienie marzeń, ale do końca jeszcze nie są szczerzy z wami, nie mówią o tym, o czym myślą. Jest szansa na sukces, wy interpretujcie, jak pasuje to z wami. Przechodzimy do skorpiona. Skorpiony, wasza osoba, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was, skorpiony? 9 pentakli. Wieża. I pustelnik. Słuchajcie, skorpiony, wasza osoba zdecydowanie woli być sama. Ta osoba może wam powie o tym, że woli być sama, że nie chce być z nikim. Ta osoba jest szczęśliwa w byciu samemu. Może być ognisty znak albo was. To jest jakaś pasja. Ta osoba ma dużo pasji do życia, energii do życia. Ta osoba może wam napisać, was przeprosić albo może chciałaby być z wami, bo tu mamy uczucia w stosunku do was. Są. Ktoś tu może żałować coś. Nie wiem, czy to się skończy. Ta osoba szuka stabilizacji finansowej, ponieważ ma jakieś może problemy i jedynym celem tej osoby jest na razie skupienie się na finansach i szukanie takiej stabilizacji, jeżeli chodzi o świat materialny. Ta osoba was kocha, ale chyba wam podziękuje i powie: słuchajcie, ja muszę się skupić na sobie, na swojej pracy. Nie mam dla was czasu. Ta osoba jest szczęśliwa w byciu samemu. Ale zobaczmy jeszcze. Jakie szanse, czy to jest jakiś związek długoterminowy? Powinien być. Czy tu jest szansa na sukces, jeżeli chodzi o ten związek z tą osobą? Tak. Tu jest szansa na sukces. Na razie opierajcie się, tu może być dużo seksu między wami, ale również też taki związek może być uduchowiony. Na razie ta osoba, mi się wydaje, że na razie ta osoba chce pobyć sama, tutaj może miała jakieś niezbyt wiadomości, ta osoba wam powie: może ja potrzebuję trochę przerwy, muszę to zakończyć, ja muszę pobyć sama, muszę pracować sama, może gdzieś ta osoba musi być gdzieś daleko od was, pracować sama, gdzieś być sama, chce być sama przez jakiś czas, na razie nie chce. Nie widzę tutaj żadnego związku z wami, ta osoba cieszy się w byciu samemu, może musi być sama. Także na razie dajcie może spokój tej osobie na ten moment, ta osoba musi coś załatwić, jakieś może sprawy materialne, jest tym na razie skupiona na tym. Strzelec, wasza osoba. Kochani, wasza osoba dużo o was marzy. I teraz nie wiem, czy wy jesteście razem, czy nie, ale ta osoba zdecydowanie widzi was jako tą gwiazdę, jako spełnienie życzeń. Ale nie wiem, czy ta osoba będzie płynęła do was, czy po prostu się coś zakończyło, to są jakieś kłamstwa, jakieś wkrętactwa. I czy ta osoba po prostu nie wierzy wam i chce płynąć dalej. Ta osoba dużo marzy, dużo siedzi w głowie, w marzeniach. Może ta osoba ma również jakieś problemy z używkami. Ale was widzi jako tą gwiazdę, tylko że ona nie wiem, czy ona nie odpływa od was, czy płynie w waszą stronę. Ta osoba zdecydowanie was szpieguje, nie, ta osoba jest załamana. Mi się wydaje, że tu się jakiś związek zakończył i ta osoba po prostu wie, że musi iść dalej bez was. Żałuje czegoś, tu jest zakończony związek. Może wy jako ta gwiazda wbiliście im te sztylety w plecy i ta osoba bardzo żałuje, jest bardzo smutna. Czy jest szansa na długoterminowy związek z tą osobą? Nie. Tu się coś zakończyło już, tu znowu księżyc mi wyszedł, tu ktoś sobie za dużo wyobrażał. Tu ktoś bardzo sobie wyobrażał, może tutaj ktoś był, nie czuł się zbyt pewny. Tu ktoś żył w świecie fantazji, ktoś, kto może czuł się gorszy od was. Także ta osoba wie, że musi płynąć gdzieś dalej, że nie ma może szans z wami, wy jesteście tą gwiazdą. Niestety mi się wydaje, że wy im powiedzieliście. I tutaj nie ma nie, tu nic nie będzie z tego. Korki, strzelce. I przechodzimy do naszych koziorożców pięknych. Zobaczmy intencje waszej osoby do was, koziorożce. Jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was. Tu mam księżyc, ktoś sobie za dużo wyobraża. Ktoś bardzo by chciał rodzinę z wami, 10 pentakli. Ta osoba jest mentalnie, ma dużo problemów. Ale ta osoba nie wie, jak z wami się kontaktować, jak z wami rozmawiać, czego wy chcecie. Ta osoba chce 10 pentakli z wami, ale ja tutaj widzę, że ta osoba czuje się bardzo niepewnie, jeżeli chodzi o was. To może być też jakiś ognisty znak. Ta osoba potrzebuje stabilizacji w ich życiu. Tutaj ma złamane serce ta osoba. Tu jest koniec. I ta osoba się zastanawia, czy ta osoba jest sama, dobrze sobie daje radę, natomiast jeżeli chodzi o związek z wami, o budowanie domu, rodziny, niestety nie, tu jest złamane serce. Ta osoba musi po prostu mentalnie być stabilna i mi się wydaje, że ta osoba nie jest stabilna mentalnie. Wy o tym możliwe, że też wiecie, jakie są, czy jakieś są szanse na ten związek, na długoterminowy związek z tą osobą? Czy to jest to? Nie, to nie jest to, niestety, to nie jest to. Ta osoba jest, tutaj coś jest z głową, ta osoba coś tu ma z głową, nie po kolei. Nie po kolei, tu jest coś nie tak, tu jest zamęt, ta osoba ma duży zamęt, ta osoba ma złamane serce, ta osoba dużo marzy, ta osoba sobie dużo wyobraża, ta osoba żyje w świecie iluzji, ta osoba jeszcze nie zeszła na ziemię, może wy nie chcecie być tą osobą, może wy powiecie tej osobie, że nie chcecie być tą osobą, tu jest jakieś zakończenie i ta osoba musi najpierw dojść do siebie, zorganizować swoje myśli. Ta osoba może mieć jakąś depresję również, ciężką depresję. Tak jakby coś tej osobie się nie udało. Także tu jest ciężka depresja i niestety, ale tutaj nie ma warunków na związek, tutaj nie ma warunków na coś długoterminowego, coś stabilnego, niestety. Także to jest wasza osoba, koziorożce. Sorry. I przechodzimy do naszych wodników. Jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was? Słuchajcie, wasza osoba, życiem. Wasza osoba może nie zwracać na was za bardzo dużo uwagi, bo ta osoba jest zajęta robotą i ta osoba potrzebuje dużo odpoczynku. Nie wiem, czy wy rozmawiacie, czy nie rozmawiacie, ale ta osoba ma dużo na głowie. Niekoniecznie jest przeciwko wam, ale po prostu skupia się na pracy bardzo. Jest bardzo uciemiężona, dużo ma problemów, nie daje sobie rady, modli się do Boga o pomoc. Ta osoba potrzebuje bardzo dużo odpoczynku, ta osoba mogła coś stracić i bardzo ciężko pracuje na coś. Ta osoba się skupia ogólnie na pracy. Tu ona ma dużo jakichś problemów. Także ta osoba może być cicho, może wy złamaliście jej serce, może coś tutaj się wydarzyło w życiu tej osoby, dlatego skupia się na pracy, ale ta osoba naprawdę ma jakieś tam problemy takie ciężkie, sobie musi jakoś radzić w życiu i ta osoba potrzebuje takiego wytchnienia, uleczenia się najpierw z tych mieczy, bo ta osoba ma jakieś miecze w plecach. Także ktoś jej wbił te miecze w plecy. Teraz zobaczmy, czy jest jakaś przyszłość, jeżeli chodzi o ten związek, czy jest jakaś szansa na przyszłość, na długoterminowy związek z tą osobą. Może, także jeszcze jest do końca nic nie powiedziane, może. To może zależeć również od was, czy wy chcecie tą osobę. ta osoba, zależy również jak ta osoba poradzi sobie z dniem dzisiejszym i ze swoimi problemami. Może ta osoba wtedy się z wami skontaktuje. Na razie ta osoba musi tak jak gdyby sobie ułożyć własne życie, bo tu jest jakiś bajzel, tu są jakieś problemy, ta osoba pracuje, ta osoba skupia się na tym, żeby po prostu zorganizować sobie własne życie. Może, nie jest powiedziane na 100%, czy to będzie długoterminowy związek, czy nie, czy tu jest jakaś szansa. Jeżeli to jest wasz partner długoterminowy, to tutaj może się kłócicie, tutaj może trochę jest chłodnawa w waszym związku, ponieważ ta osoba nie zwraca za bardzo uwagi na was na dzień dzisiejszy. Witam was, rybki. Zobaczmy, jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was i czy związek, o którym może myślicie, o osobie, której myślicie o związku z tą osobą, czy ma jakiś sens i czy ma jakąś przyszłość. Jakie są intencje waszej osoby w stosunku do was, rybki? No. No słuchajcie. No macie miłość, rybki. Tu jest osoba, ta osoba was bardzo kocha, ale byście się pokłócili. Bardzo was kocha. To jest wasza druga połówka. Ale to jest kłótnia. Była kłótnia jakaś. Niezgodność. Walka. Ale to nie będzie nic takiego. Ta osoba przyjdzie do was z kielichem, ta osoba chce wam dać kielich z miłością, ta osoba was kocha. Zdecydowanie. Ta osoba was sobie wybrała, upatrzyła, wy jesteście ich osobą. Dziękuję. Ta osoba na razie może jest cisza między wami po kłótni. Także może do siebie się nie odzywacie na razie. Ale ja tu widzę as pucharów. Natomiast ta osoba może mieć również takie jakieś stany depresyjne, jeżeli chodzi o jeszcze raz odnowienie tej znajomości, tej miłości. Ta osoba bardzo się denerwuje, ta osoba może się stresować, ale ta osoba nic nie będzie robiła w kierunku do was, ta osoba czeka na was, aż to wy może przyjdziecie do nich z kielichem miłosnym. Ta osoba nie będzie robiła nic w kierunku do was. Tu jest miłość, ta osoba sobie was wybrała. Niestety niektórzy ludzie są tacy, że po prostu nie zrobią nic w kierunku, nie walczą, nie potrafią walczyć. Czy jest jakaś przyszłość, jeżeli chodzi o ten związek? Jakiś długoterminowy związek? Czy jest szansa na długoterminowy związek z tą osobą, na poważny związek z tą osobą? Czy jest jakaś szansa? Wychodzi mi jest, ale mi karty wypadły. Jeszcze raz potasuję, zobaczmy. Czy tu jest jakaś szansa na długoterminowy związek z tą osobą? Mi wychodzi, że nie. Wiecie co, bo mi wypadła tutaj wcześniej i tak, i nie. I teraz wam powiem, nie, ponieważ ta osoba siedzi i ryczy i nic nie robi, a tak, bo tu jest podłoże na miłość. Także tu jest miłość między wami, ale ta osoba nic nie robi i może was to wkurza. Może ta osoba jest leniwa i was to wkurza. Ta osoba nic nie robi, jeżeli chodzi o związek i was to wkurza. Także tak i nie zależy od was. Ta osoba dalej nie będzie nic robiła w stosunku do was. Ta osoba może chce wam dać ten kielich, chce się z wami skontaktować, ale ona nic nie będzie robiła, ona czeka na was. Także taka apatia może was trochę wkurzyć. I tak, i nie. Tu jest miłość, ale brak akcji. Decyzja należy do was, kochane rybki. I to dzisiaj na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie do mnie. Spotykamy się na live w niedzielę. Mam nadzieję, że mój internet będzie działał, moje procesory też. Spotykamy się na live'a. Jeżeli macie prywatne pytania, wiecie gdzie mnie znaleźć. Wszystko jest w opisie poniżej. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłego weekendu i do zobaczenia.